witam Was bardzo serdecznie w tym materiale. Jestem na pięknej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jesienią i mam wspaniałą przyjemność właśnie przebywania tutaj przy niskim słońcu jesiennym i mam ze sobą filtry gradientowe dzisiaj. A sytuacja jest też szczególna, bo mamy właśnie niskie słońce. Jak widzicie, niebo jest prześwietlone w stosunku do tego, co jest pod horyzontem, czyli poniżej linii horyzontu o co najmniej dwie działki przysłony. I właśnie dzisiaj fantastyczna okazja się nadarza, żeby wykorzystać filtry gradientowe, które mają ciemniejszą górę, a jaśniejszy dół. Spróbujemy zrobić porównanie z filtrami szarymi i uzyskać taki efekt, że będzie dół doświetlony, a góra będzie utrzymana i nieprześwietlona. Dzięki temu powinniśmy pokazać szczegóły poszczególnych miejsc. Zanim zaczniemy, parę słów może na temat filtrów gradientowych. One nie są tak powszechnie stosowane jak filtry szare, szczególnie właśnie wśród operatorów dronów i miłośników zarówno fotografii, jak i ujęć wideo z powietrza, ale można powiedzieć tyle, że bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, że niebo jest dosyć mocno prześwietlone, a niedoświetlony jest pierwszy plan, czyli ziemia, grunt. I teraz właśnie filtry gradientowe zwykle mają różnicę dwóch działek przysłony, czyli na przykład ND8:0 lub też 16:4 czy 32:8. To są najczęściej spotykane filtry gradientowe i one pozwalają na zrównoważenie ekspozycji pomiędzy niebem a gruntem, czy pierwszym planem właśnie. I zwykle nie jest to wcale tak łatwo dostrzegane. Jeżeli mamy przysłonę stałą, na przykład w Mavicu Pro, w Mavicu R czy w Phantomie 4, mamy taką sytuację, że tutaj nie jesteśmy w stanie posłużyć się przysłoną i może dojść do sytuacji takiej, że jeżeli chcemy doświetlić detale z pierwszego planu, czyli z ziemi, prześwietlimy właśnie niebo, a jeżeli chcemy nie prześwietlić nieba, czyli nie chcemy zapobiec prześwietleniu nieba, utracimy detale te ukryte w czerni na pierwszym planie. I właśnie zwiększenie ilości detali na niebie na przykład lub też zapobiegnięcie niedoświetleniu tych detali z pierwszego planu to jest główne zastosowanie filtrów gradientowych. Można powiedzieć, że one są stosowane przez koneserów i ten efekt nie jest taki łatwy do pokazania. Właściwie to jest zwiększenie ilości detali na niebie lub na pierwszym planie, ale dzisiaj spróbujemy takie elementy pokazać i pod to wyzwanie podejmę w takim razie. Mieliśmy już koguty, znaleźliśmy, teraz będzie sowa, którą tu znalazłem i znowu zaczynamy 16:4 gradient. Sprawdzimy sobie zaraz, czy jest dobrze wypoziomowany. Ona ma tutaj na szczęście ten filterek, ma taką tarczę, która ma znacznik. Także wszystko dobrze działa i za chwilę ruszamy. Mamy już 18:07, 18:08, słońce jest coraz niżej. Zmienimy sobie filterek na 8, na 0 i zobaczymy, jak to wygląda ze słońcem i pod słońce. Trzeba się teraz zwijać, bo już faktycznie to słońce jest coraz niżej. Sprawdzimy tylko, jak rozkłada się ten gradient w naszym filterku. Thank you.
No dobra, słuchajcie, gradientówki przetestowane. Przy okazji znalazłem wszystkie skalne zwierzęta i spotkałem chyba z 8 wesel tutaj na szczycie góry podczas Golden Hour. Ale o to chodzi, jest zabawa. Gradientówki wymagają trochę wprawy i uwagi. Spróbuję też zrobić drugą sesję poranną. Nie mam pewności, co tutaj wyszło. Mam wrażenie, że trochę więcej detali wyszło w tych ciemnych okolicach. Tam jest trzecia parka. Tam czwarta. A tutaj jest para numer 5. 5 par wesel. Czad. Trochę wieje, nie? Dobrze, będziemy dzisiaj robić hyperlapsy i zrobimy je takie nietypowe, bo zrobimy waypoints. Czyli najpierw trzeba przelecieć pewien dystans, a później zarejestrować te punkty i odtworzyć hyperlapsy. Będzie to ciekawy eksperyment, bo jeszcze takich nie robiłem. Mamy założony filterek na 16.4 i tym filterkiem będziemy się dzisiaj posługiwali. Trochę wieje, więc musimy latać nisko. Stosunkowo nisko. Spróbujemy polatać tak do 20 metrów, nie wyżej. Niebo jest redukowane 16, a 4 jest redukowany dół, poniżej nieba. I my teraz zamienimy sobie filterek na 16 klasyczną, zwykłą. Dobra. Gra muzyka. Sesja podobała mi się bardzo, dlatego że są dramatyczne takie okoliczności jak ze skandynawskich kryminałów. Czyli mamy trochę chmur, mamy trochę wiatru i mamy zupełnie inną temperaturę niż latem. I była właśnie szansa na to, żeby wypróbować różne filtry. 16 na 4 gradient plus 16 szara, ND zwykła. W domu przeanalizuję. Myślę, że będą bardzo fajne te ujęcia. Już widziałem, że były takie niedoświetlone, takie właśnie zrobię niską temperaturę w postprodukcji i zrobię takie a la szwedzkie kryminały. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że to są filtry dla, no, można powiedzieć, zawodowców, jeżeli ktoś faktycznie zarabia na zleceniach albo na sprzedaży swoich prac, na przykład na stronach stokowych, jak najbardziej tak, w wielu przypadkach możemy wyciągnąć w postprodukcji zdjęcia, na przykład, nie wiem, rozjaśniając cienie czy highlighty trochę przytłumiąc, natomiast jest też tak, że możemy stracić te detale. Ja tutaj dostrzegam w kilku ujęciach naprawdę mega różnicę, natomiast w wielu ujęciach też nie ma tej różnicy, więc zanim podejdziecie pod filtry gradientowe, trzeba trochę doświadczeń zebrać, jeżeli chodzi o filtry szare i polaryzacyjne, i dopiero to jest taki trzeci etap już bardziej dla zaawansowanych. Ale jak najbardziej, jeżeli ktoś czuje, że chciałby zrobić coś więcej, coś innego, jak najbardziej polecam te filtry gradientowe. Przy okazji zachęcam Was do swoich darmowych treści, do których linki znajdziecie pod filmem. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!